Ustawianie kokpitu to tylko pozornie prosta sprawa. Łatwo przekonać się o tym, obserwując wiele rowerów jeżdżących po naszych ścieżkach. Dziś postaramy się pokazać Wam, jak szybko i dobrze ustawić kierownicę i okolice. Zaczynamy od poluzowania śrub mocujących kierownicę. Znajdujemy środek, korzystając z oznakowań, które znajdują się na praktycznie wszystkich kierownicach dostępnych na rynku. Suwmiarka bardzo ułatwi Wam pracę. Lekko skręcamy śrubki. Ustawiamy pozycję kierownicy. Powinna być ona ustawiona lekko do góry z naturalnym wygięciem do tyłu. Dokręcamy śrubki przy pomocy klucza dynamometrycznego. Kolejna sprawa to ustawienie naszego kokpitu prosto do kierunku jazdy. Luzujemy śrubki mostka. Przed rozpoczęciem ustawiania warto zaprzeć przednie koło o dowolny element otoczenia, by można było bez problemu poruszać kierownicą. Gdy mostek jest długi, ustawianie prosto kierownicy nie nasręcza większych trudności. W przypadku krótkich mostków niezłą metodą jest zajęcie pozycji równo nad mostkiem i ustawianie równej odległości pomiędzy kierownicą a korkami amortyzatora. Dokręcamy śrubki przy pomocy klucza dynamometrycznego. Kolejnym elementem są klamki hamulcowe i manetki. Ustawienie ich oddalenia od gripów przy pomocy suwmiarki jest bardzo prostą sprawą. Gorzej bywa z ustawianiem kąta nachylenia klamek. Pamiętać należy, aby po zajęciu pozycji na rowerze przedramię i nadgarstek były mniej więcej w linii prostej. Zwiększy to komfort jazdy i uchroni przed kontuzjami. Ustawiamy obie klamki i dokręcamy śrubki. Gotowe.